8 marca, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, na ponad 100 giełdach na wszystkich kontynentach wybrzmiał dzwon giełdowy, także na giełdzie warszawskiej. Jest to symboliczny dźwięk dzwonu, który ma na celu zwrócić uwagę na potrzebę różnorodności i równości płci. Według ostatniego Global Gender Gap Report, żeby osiągnąć równość płci na świecie, potrzebujemy 132 lat. Polska w tej drodze do równości jest na 30. miejscu w Europie i na 77. na świecie. Stoimy więc przed ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o gender equality. An event like today brings all sorts of experts together and we're all learning from one another. So what we heard here today was lots of good ideas, lots of things that other people are doing, which helps all of us to bring ourselves further on this journey and achieve this ambition that's real and is necessary. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie już od lat czyni wiele działań edukacyjnych na rzecz tego, aby promować różnorodność, ponieważ różnorodne zarządy, różnorodne rady nadzorcze, a także zespoły w ramach organizacji powodują, że organizacja jest bardziej otwarta na otoczenie, na swoich klientów, widzi lepiej konkurencję. Ja uważam, że w ogóle należy mówić o nierównych szansach i prawach kobiet i mężczyzn. I wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, to powinno wybrzmiewać, bo im więcej o tym mówimy, tym bardziej uświadamiamy zarówno kobietom, jak i mężczyznom, bo bez mężczyzn też nie dokonamy żadnej zmiany tak naprawdę. Dla przedstawicieli sieci badawczej Łukasiewicz kwestia kobiet, zaangażowania kobiet w badaniach na rzecz innowacji jest to naturalny element, który uwzględniamy jako nierozłączny wymiar wszystkich badań na rzecz innowacji. Nieustraszona dziewczynka, która dzisiaj nas zaszczyciła swoją obecnością podczas Ring the Bell for Gender Equality, symbolizuje walkę o równość płci na najwyższych stanowiskach. The fearless girl is a strong and confident girl who is emblematic of everything we're trying to achieve when it comes to diversity, particularly in leadership positions and particularly for the future of leaders as well. Życzę też dzisiaj nam wszystkim, kobietom z okazji Dnia Kobiet, odnalezienia takiej nieustraszonej dziewczynki w sobie, która nam dzisiaj towarzyszy i tego, żebyśmy były usłyszane i wysłuchane. Muzyka